Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na y, mini pokaz nowej kierownicy. To jest Trustmaster Openwell. Kierownicę kupiłem w outlecie w jednym z, z polskich sklepów. Stan miał być idealny i faktycznie jest idealny. Samo pudełko było według sprzedawcy otwierane przez sprzedawcę, więc no, powinno być tutaj wszystko nieruszane. No i tak jest. Ja tutaj nie znalazłem żadnych jakby zadrapań czy, czy naruszeń jakiejś tutaj faktury, struktury. A zawsze 100 zł taniej. Kierownica jest ergonomiczna. Oczywiście ona jest przeznaczona do y, Formuły 1 głównie, bo do innych wyścigów to się pewnie troszkę mniej nadaje, ale do tego to kupiłem i pogramy sobie w F1 2021, to jest najnowsze wydanie y, Formuły 1. Mam nadzieję, że wam się te gameplaye spodobają y, i moje tutaj wyczyny. Będziecie czasami mogli sobie obejrzeć też na gameplayach. Co do samej kierownicy, wracając do niej, tak? bo to ja Was pewnie najbardziej interesuje, jak się ją trzyma. Jakie tu mamy przyciski, co do niej można też, no, powiedzmy, podłączyć z urządzeń takich peryferyjnych. To jest oczywiście sama kierownica, więc potrzebujemy bazy. Bazę stanowi tutaj T300. To możecie na takim ekraniku obejrzeć, co to może być, albo baza też T500 powinna też tutaj pasować. I tak, tutaj mamy dwa przyciski do zmiany biegów do skrzyni takiej właśnie automatycznej, sekwencyjnej. Z przodu mamy doskonale dostępne te cztery przyciski. Właściwie te dwa to idealnie pasują. Możemy cały czas mieć tutaj kciuki na nich. Do tych musimy troszeczkę przesunąć palce, ale to dobrze, bo nam się przynajmniej nie pomylą. Te dwa na dole wiadomo, że są dostępne. Musimy tą dłoń oderwać. I tutaj na dole mamy przycisk, który przekręcamy dół góra albo wciskamy. Do tej kierownicy również pasuje, co jest fajną bardzo rzeczą, ten wyświetlacz LCD Trustmastera. BT-LED Display on się nazywa. I według moich, mojej, mojego stanu wiedzy, pasuje on również do pc ale tutaj uwaga, musimy wgrać specjalne sterowniki do Bluetooth'a i możemy spokojnie pograć z wykorzystaniem tego wyświetlacza w ETS-a na przykład. Jak go mocujemy do tej kierownicy? W miejsce tego napisu tego Trustmaster, ten napis, to, tam, tą płytkę metalową się odkręca z tyłu. Są takie śruby, na tym też z tyłu są i za pośrednictwem właśnie tych śrub to po prostu mocujemy tutaj w to miejsce górne. To sobie później zobaczymy już na, no, na innych filmach, gdzie tam tą kierownicę przetestuję sobie. Co do samej ergonomii. To ona wykonana jest generalnie z metalu, to jest taka płytka metalowa, natomiast tutaj te elementy, tutaj są plastikowe, żeby nie było, te są metalowe. I całość jest pokryta tutaj, to miejsca, gdzie trzymamy taką, takim meszkiem, jakby nie wiem, czy to jest Alcantara, czy to jest taka gąbka. Trudno powiedzieć. Ja tutaj doczytałem się, że może to się, może to się niszczyć, może to się zdzierać, więc no różnie to bywa. Można grać też w rękawiczkach, żeby powiedzmy to troszkę oszczędzić sobie, no ale może być z tym różnie. To cóż, ja myślę, że chyba więcej Wam nie powiem, bo po prostu sam w ogniu walki jeszcze tej kierownicy nie sprawdziłem, ale zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie sobie tą F1 2021 przetestujemy właśnie z tą nową kierownicą. Także trzymajcie się i do zobaczenia, moi drodzy, cześć.